Do Oli Zarzyckiej i MGW jeszcze wrócimy, a teraz zapraszamy do kuchni, naszej kuchni. W moim studiu jest Monika Lazar-Obarska, blog Tanio, Szybko, Smacznie. Witam bardzo serdecznie. Witam Państwa serdecznie. No właśnie, Tanio, Szybko, Smacznie to jest rzecz, którą w dzisiejszym świecie wszyscy chcą tak gotować. Wszyscy chcą, więc skąd ta idea? Właśnie stąd, że jest taki świat zabiegany zupełnie? Tak, idea wzięła się z obserwacji rzeczywistości, jak i z własnych doświadczeń. No niestety my, Polacy, nadal zarabiamy mniej więcej 4 razy mniej niż osoby zarabiające w Europie Zachodniej, więc nie możemy sobie pozwolić na jakieś wykwintne obiady czy kolacje w restauracjach. No i jesteśmy zabiegani. Większość z nas jest zabiegana i nie ma czasu podczas tygodnia na to, żeby gotować jakieś wieloskładnikowe obiady. I niestety się odżywiamy bardzo kiepsko z tego, niestety, co wiadomo. Niestety tak, ponieważ jedzenie, które możemy kupić na mieście, szybko, gdzieś tam biegnąc, zazwyczaj jest skojarzone z tym, że jest po prostu tanie, byle jakie i nie ma wystarczających wartości odżywczych. No to jak musi być tanio, szybko, smacznie i nie byle jako? No właśnie, ja chciałam pokazać, że może tak być, że posiłek przygotowany niewielkim kosztem i szybko może być i kolorowy, i ładnie podany, i może być bogaty w witaminy. Tutaj kluczem w moim przypadku, ponieważ ja mam blog, na którym gotuję przede wszystkim z mrożonek i innych półproduktów, są właśnie półprodukty, które zaoszczędzają nam bardzo dużo czasu. Mhm. I chciałem jeszcze zapytać, jakie jest takie danie popisowe, że tak powiem, tego bloga i tego, co pani robi? No jest wiele takich dań. Jednym z najbardziej takich zaskakujących to jest deser. Jest to keks zrobiony z lodów. Z lodów. Keks z lodów. Tak, keks z lodów. Brzmi to troszeczkę niesamowicie, prawda? Rozmrażamy lody i mieszamy je z mąką i z proszkiem do pieczenia. Dodajemy naszych ulubionych owoców, albo jeżeli to ma być faktycznie keks, dodajemy skórki pomarańczowej, cytrynowej i pieczemy. I to wszystko. Przygotowanie takiego ciasta zajmuje nam około 5 do 10 minut. Jeszcze chcemy wrócić do tych półproduktów i mrożonek, bo tak jak człowiek, który w ogóle nie zajmuje się kulinariami, może usłyszeć, no, mrożonki, coś niezdrowego. Tak. Więc chciałbym, żeby pani odczarowała ten mit. No w Polsce niestety jest takie przekonanie, że mrożonki to jest coś niezbyt fajnego. No to nie jest prawda. Już naukowcy z Instytutu Caltech, to jest Kalifornijski Instytut Technologiczny, obliczyli, że mrożonki w procesie i mrożenia, i przechowywania tracą jedynie 10-20% swoich pierwotnych wartości. Natomiast jeżeli chodzi o produkty pasteryzowane, to jest to utrata aż 50% wartości. Chciałem jeszcze zapytać o to tanio najbardziej, bo czy rzeczywiście jest tak, że dzięki temu, że będziemy gotować według tej filozofii, która jest zawarta na pani blogu, to jest tak, że rzeczywiście zaoszczędzimy bardzo dużo pieniędzy, bo wydaje się, że ktoś, kto chce odżywiać się dzisiaj zdrowo, fit, że tak powiem, to musi wydać strasznie dużo pieniędzy, bo jak zauważyłem, diety cud, odchudzanie, ja sam już próbowałem wielokrotnie, jak widać nie za bardzo efekty idą, ale jest tak, że trzeba wydać bardzo dużo pieniędzy, trzeba mieć na to bardzo dużo czasu, żeby się dobrze odżywać, więc najpierw zanim do tego czasu przejdziemy, to chciałbym o to, czy rzeczywiście jest ta oszczędność pieniędzy. Tak, jest oszczędność, ten mit również obalam, że potrzeba do tego bardzo dużej ilości pieniędzy. Jeżeli chodzi o tanie gotowanie, to warto znać parę takich kruczków, które nam w tym pomogą. Słucham, zamieniam się w słuch. Co to są za kruczki? Najpierw takie podstawowe, czyli planujemy wcześniej, co mamy zamiar ugotować. Robimy listę i z taką listą idziemy do sklepu, kupujemy tylko z listy. Nie chodzimy głodni do sklepu, bo wtedy też mamy tendencję do kupowania większej ilości. Czyli najpierw się dobrze najeść przed zakupami. Tak. Ale właśnie, bo to planowanie, wydaje się, że to planowanie zajmuje bardzo dużo z kolei czasu, więc nie jest tak szybko. Jak się odwiedza mojego bloga, to zajmuje już mniej. Aha, rozumiem, czyli wszystko już jest podane na tacy. Tak, wszystko jest podane na tacy, wystarczy spisać, co jest potrzebne i iść na zakupy. No taki... Jeżeli zaś chodzi o to, że to powinny być rzeczy zdrowe, to warto korzystać z produktów sezonowych. Mamy w Polsce bardzo wspaniałe i warzywa, i owoce, które są pyszne i w sezonie bardzo tanie. No właśnie, gdzieś tam w okolicy zawsze można odwiedzić jakiś bazarek. Gdzieś w okolicy można i zauważyłem, że wiele osób poleca to. Czy ty pani tak samo? Ja tak samo. Ja sama zaopatruję się na lokalnym bazarku u lokalnych rolników i bardzo to sobie chwalę. No właśnie, rzeczywiście, bo te produkty są wtedy jakieś świeższe, bardziej kolorowe. Świeże. Jak to wygląda? Bo być może ktoś sobie pomyśli, a na bazarku to jest poza kontrolą, może poza jakimś sanepidem, kto wie. A wydaje się, że to chyba jest nie
nieprawda. Nie, to nie jest prawda. Dodatkowo często te warzywa są zerwane z pola, no zaraz przed wyjazdem rolnika na pole, bo rolnicy wyjeżdżają gdzieś koło 6 rano, czasem zrywają niektóre rzeczy bardzo wcześnie i z nimi prosto jadą na targ. Mamy je najzupełniej świeże. A poza sezonem, czyli w zimie, właśnie korzystam z mrożonek, które mają znacznie więcej witamin i minerałów niż na przykład warzywa i owoce, które długo leżą na ladzie sklepowej, więdną, tracą wodę, czy nawet w naszych lodówkach, czy w naszych piwnicach. Z każdym dniem musimy pamiętać, te owoce i warzywa tracą wartości odżywcze. Mrożonka w takim niezmienionym stanie jest cały czas w naszym zamrażalniku. Możemy ją otworzyć, wykorzystać tylko część i resztę włożyć do zamrażalnika i dalej przechowywać przez dłuższy czas. Mhm. I jeszcze chciałem na koniec zapytać, gdzie można, że tak powiem, znaleźć wszystkie te przepisy, bo na koniec ostatnie sekundy naszej rozmowy chciałem poświęcić na to, gdzie te informacje znaleźć i gdzie tego bloga odnaleźć. Można nas znaleźć w sieci pod adresem www.tanio-szybko-smacznie.pl oraz na Facebooku. Więc zapraszamy na Facebooka, na bloga także tanio-szybko-smacznie. Bardzo dziękuję. Monika Lazar-Obarska, autorka tego właśnie bloga, była naszym gościem. Mam nadzieję, że ta idea szybkiego, taniego i smacznego gotowania gdzieś tam przejdzie na Polskę i ludzie nie będą aż tacy zabiegani i będą się dobrze odżywiać. Niestety ja nie jestem tego dobrym przykładem, więc przepraszam najmocniej, że ja musiałem być twarzą tą reklamową tego bloga, ale mam nadzieję, że do następnej rozmowy się poprawię. Bardzo dziękuję za, dziękuję bardzo za tę rozmowę, a teraz wracamy do Oli Zarzyckiej i jej wycieczki do IMGW.